I raz dziomeczki, z tej strony Trehol w kolejnym odcinku z Hard Zone 4 na modyfikacji Kaiserredux jako Wielka Lechia. Tak, kontynuujemy naszą wielką serię A do Z i tym razem mamy gród Wielkiej Lechii i tak na razie tyle. Więc tak, szukanie Świętego Gralu. Tak, znaleźliśmy Święty Gral i był w Polsce. Więc ciekawie jest. Ok, więc tak, główną rzeczą, którą teraz my się będziemy zajmować, to jest oczywiście próba wybudowania wielkiej gospodarki, która pozwoli nam na prowadzenie wielkich wojen. Więc to, co chcę znaleźć, to jakiś gości z Division Attack, ten jest z Division Attack. I po prostu jak najwięcej pobudować tego. Więc no, spowoduje to, że tak naprawdę musimy się zbroić i ciągle zbroić. Powoduje to, że cały nasz kraj zamieni się w wielką zbrojownię, którą później wykorzystamy w jakiś sposób. Ok, tak, chcemy zmienić. Chciałem to zmienić, dlatego że potrzebujemy. To, co jeszcze będę chciał zrobić, to sobie pozbierać te punkty i pozmieniać template, żeby były. Będziemy też produkować oczywiście czołgi, więc oczywiście wiem, że się pokazuje, że ich nie mam, ale no jest problem taki, że jeszcze nie mamy chyba designów do czołgów, więc trochę poczekamy sobie z tym. Tak, musimy sobie lekkie czołgi, bo mamy z pierwszej wojny światowej czołgi. Więc dalej kontynuujemy. Tego jeszcze nie robimy, bo to jest nam niepotrzebne. Więc naprawiamy oczywiście naszą sytuację gospodarczą i gdy to już zrobimy, to będziemy próbować coś dalej robić. Na razie widzę, że jeżeli chodzi o fabryki, no to dosyć dużo jeszcze musimy porobić, więc jeszcze daleka droga przed nami. Tutaj niepotrzebne nam są... Wiem, że tutaj jest tak naprawdę mały wybór tego. Ok, więc gdzie można sprawdzić nasze statystyki wojska? Tutaj niby, ale to aż tak dobrze nie robi. Możemy oczywiście zrobić tak, jak każdy cywilizowany człowiek by to zrobił. Czyli... Ok. Czyli po prostu... wejście w dywizję, sprawdzenie ich. Ok, więc szukajcie po ataku. Potrzebujemy gości z dużym atakiem. Więc na razie tak róbmy. Tak, naprawiamy złotego. Tutaj jak zwykle jedziemy w tą doktrynę. I tutaj możemy już coś porobić do ataku, więc bardzo chętnie. Coś jeszcze z powietrzem? Ok. Więc tak, teraz chcemy zacząć produkować czołgi, więc warto by... jeszcze nie. Jest 113 dni, kurde. Więc warto byłoby tam zacząć je jakoś produkować. Możemy już to pobierać, bo chyba coś zaczęło się nam produkować z tym, czy nie? Support Equipment. Tutaj nadal mamy małą produkcję, więc... Tutaj jeżeli chodzi o to, to ja bardzo chętnie bym już wystawił na tych. Widzę, że Ukraińcy się wyzwolili, mają, że tak powiem, wolność, ale chyba nie wychodzą z frakcji, więc akurat jest słabo. Więc może odkrywajmy tutaj rzeczy, które nam będą potrzebne. A póki co tutaj musimy podbudować naszą gospodarkę. No niestety będzie taki... O nie, mają tych repelientów. Będą takie sceny, że po prostu musimy po pewnym czasie takie, że musimy się dozbroić w ogóle. Więc niestety to są te odcinki. Jeżeli chodzi o, że tak powiem, sprawy... mniej ważne sprawy, jeżeli chodzi o kanał, no to tak naprawdę tak to będzie wyglądać. Ja tam czas do czasu mam, tak właśnie wieczorami czas to nagrać, więc nagrywam to, później to montuję na takie 20-minutowe odcinki i później wrzucam to, więc to nie jest jakieś, że tak powiem, bardzo trudne dla mnie. No ale też muszę teraz nieco znaleźć sobie czas, bo zacząłem, wiecie, robić tą serię na głównym kanale. Jak już ją skończyłem, okazało się, że gra, którą chciałem sobie zagrać, właśnie wyszła. Znaczy się właśnie wyszła. Wyszła w lipcu, a ja nie miałem wtedy kompa, więc to i tak nic nie zmieniało. I tak naprawdę jeszcze tą grę będę chciał spróbować ograć. Nie wiem, jak to mi wyjdzie. Zobaczymy, pożyjemy. Okej, Tadeusz Rozwadowski niestety umarł. Kemal Pasha. Knight wygrał. Zazwyczaj oni wygrywają, więc to nie jest problem. Oczywiście oni mają tutaj takie połączenie. Okej, Syberian Army. Czyli Syberia zaatakowała ich. Zobaczymy, co im wyjdzie. Dobra, bierzmy kolejną broń, bo będziemy dzięki temu... O, wyzwolili... O, i oczywiście kołczak. Przeciwko Eurazji. Ciekawe. Dobra, właśnie mamy te czołgi, więc powoli szykujmy się. I spróbujmy jakoś tutaj zdobyć. Niby mógłbym tam dostać się do badań bonus, ale wolę jednak nie. Okej, więc to... Auto design. Save. I zaczynamy produkcję. Okej. Produkcja powinna być weź już. I chciałbym ją przenieść na górę. O, właśnie tutaj. Żeby była i byśmy tutaj sobie porobili już tutaj wszystkie sprawy. Dzięki czemu byśmy mieli trochę dywizjach, co potrzebujemy. Tutaj wszyscy są ci sami, więc nie jest to jakiś problem. I będziemy musieli robić ten research, więc... Szczerze powiem, chciałem tylko sprawdzić, czy coś tutaj będzie ciekawego, ale widzę, że nie, więc tak naprawdę kolejne serie będę pomijać to. A teraz to po prostu nagram ten 20-minutowy odcinek, po czym dojdziemy do momentu, kiedy wszystko jest gotowe. Jak sami widzicie, mamy o wiele więcej dywizji. Te dywizje też są fajnie zrobione tym, że tak powiem, no są jednak, jak to ubrać słowa, będą jednak przygotowane, bo jeszcze nie są, ale będą przygotowane na... no na wojnę. W ogóle teraz zauważyłem, że to jest ten Śnieżny Król z tego, jak to się nazywało, Czas na przygodę, o. Więc tak, Arta, Infantry i oczywiście dywizję, ale nie możemy i nam się zresetowało. Super. Resetowało nam się. Nara, niech tutaj nie co porobi. Ja i tak tutaj badam bardzo ważne rzeczy. Sofa, tak, ma speed. Okay, potrzebujemy gumy, więc weźmy od nich. I powoli nasze fabryki już wracają, co mi się podoba. Jak tutaj jest, wygląda. No, nawet fajnie. Ale i tak musimy trochę sobie porobić jeszcze tego. Mamy niewystarczająco dużo dywizji. Ogólnie mają zmienić te, jak to się teraz tworzy dywizję, więc nie jest tak, że teraz będzie to wszystko wyglądało tak samo. Tak naprawdę, szczerze powiem, blokada jest mała, bo tak naprawdę większość ludzi i tak robi dywizję tak jak ja teraz. Żeby później nas pamięć nimi. A większe dywizje to co bardziej, że tak powiem, duże państwa, a małe państwa to nie mogą. Więc to nie jest jakiś bardzo duży minus, ale myślę, że teraz nieco bardziej pójdzie w doktrynki. Już jedną aktualizację zrobili, teraz kolejna, która ma jednak wziąć się za doktrynki. Kto jest na tutaj wojnie? Trzymaj w pokoju. Oni są w wojnie i im przypłynęli dookoła. Okej, więcej ich. Też byście mogli się zacząć trenować, to też by mi pomogło. Tutaj możemy dać mu offensive oczywiście, organization. No i się szykujemy na wielką wojnę. Nie mamy żadnych decyzji do spełnienia, więc to nie będzie jakieś ciekawe, po prostu mamy zrobić wielką Lechię i tyle. Więc będziemy próbować. Spróbujemy albo zginiemy. Osmanowie... O, Afganistan do nich dołączył. Graveyard of Empires, tak. Jak się nazwali ten teren. Filipiny skapitulowały, ciekawe. A my potrzebujemy Artę. Mamy Artę. Potrzebujemy ciężarówek. Okej. I jeżeli chodzi o to, no to karabiny. Tutaj widzę, że karabiny można tak. Ogólnie pytanie, czy możemy jakoś zmienić karabiny? Nie, jest taki mod, który pozwala na to. Czy coś tutaj? Nie, bo potrzebujemy później to. Więc pójdźmy w ten cel narodowy. A teraz więcej tej broni. Bo chcę mieć już wszystko na czas, kiedy już ten czołg wyjdzie, ale widzę, że będę musiał trochę jeszcze poczekać. Osmanowie powoli umierają, to jest niedobrze, no ale nie dziwmy się, bo AI osmańskie tu tutaj w ogóle szaleje. Ja się zastanawiam, czy nie łatwiej im było jakoś to porobić takie w stylu, że najpierw tutaj jest przejmowane, a później tutaj sam, bo tak to byłoby dla nich łatwiej, a tak to są w większości miejsc odcięci. Okej, więcej doktrynek. A to w sumie też będzie potrzebowało tego, więc... O, trochę słabo robię. Okej. Tutaj powoli nam się kończy, więc poróbmy tak, jak powinniśmy mieć. I później jak nam się tutaj wszystko dobrze rozwinie, no to... No to po prostu zrobimy... Przetasowania. Okej. Nasz pierwszy czołg zbadany. Czy możemy dalej badać? Nie, nie opłaca nam się. Więc musimy nieco poczekać. To nie jest jeszcze takie ważne. Logistyka jest ważna. Więc nie, najpierw się to porobi i za chwilę po prostu zrobimy auto design. Bardzo mi się podoba, że zapisali sobie auto design, bo ja naprawdę nie mam głowy do tego. Ja zawsze robiłem tak, żeby było szybkie. Okej. Więc to mamy i może samoloty poróbmy, czy możemy coś... Sygnałki byłyby dobre. Okej, w takim razie czołg. Nowy. Auto design. Możemy też tutaj odbić. Okej, podbijemy do maksimum. To tutaj jest modules unsafe changes. To jak to wygląda? Może reset zróbmy. Niech będzie już taki człowiek. Okej, w takim razie jak już to mamy, no to zmieńmy to na produkcję. A tutaj róbmy lepszą artę. To wygląda... No, jeszcze trochę będzie potrzebne. Tak, pójdźmy w to. Przyda nam się nieco tych wojskowych. A w międzyczasie możemy pozmieniać tutaj te dywizje, tak jak mówiłem. Okej. Tutaj mamy zbyt dużo, że tak powiem. Jak to wygląda? Z tym potrzeba więcej arty, no to wiadomo. więcej broni, no to zawsze jest potrzeba na to. Dobra, mieliśmy sprawdzić dywizję, jak to wygląda ze statystykami. Coś jest popsute z statystyki. Nie pamiętam, gdzie się sprawdzało to. Możemy sprawdzić tutaj, ile mamy. Więc na pewno jeszcze dużo to mamy do zrobienia. W ogóle już wszystko, te wszystkie bonusy jeszcze na mnie wleciały, więc nie dziwmy się. Dobra, więcej fabryk wojskowych. Jak tutaj wygląda, już prawie całe państwo już fabrykami osialiśmy. Więc niedługo trzeba będzie zrobić więcej miejsca na fabryki. I przydałoby się robić tutaj kolej dookoła. Trójkę. Okej. Widzę, że wojna. Okej, tutaj Dania postanowiła, że dołączy. Okej, mamy dosyć duże projekty, szczerze powiem, więc nie wiem, czy zdążymy dołączyć do jakiejś wojny. Okej, stalowa wola wykonana. Tutaj jakieś bonusy. Jak tam produkcja naszych czołgów? Brakuje nam infantry equipment, dobra. To nie jest aż tak źle. Okej, widzę, że tutaj już wojna na całego leci. Łączmy to, bo nie jest nam potrzebna kawaleria. O, Masiros, Włosi wypowiedzieli wojnę? Okej, czyli wszyscy teraz idą na wojnę. O, Masiros, co się dzieje? Kim wy jesteście? Jesteście komunistami, nie dziwię się. I właśnie, no nie dziwię się, no jeżeli oni walczą z tym, a wypowiedzieli wojnę przeciwko nim, no to się nie dziwię, że tak źle im idzie. Ale zawsze jest pytanie, dlaczego aż tak źle. Okej, więc dodajmy sobie oczywiście wszystkie inne bataliony. Zastanawiam się, czy tam było więcej tego, wiecie, tych rzeczy typu właśnie bataliony, że powiększyli, czy nie, ale zobaczymy. Dobra, oni są tutaj, więc wypójdźcie na ten front. I bardzo chętnie bym to wziął. To jest kolejny bonus do ataku. Ale czy mi się uda? To jest duży problem. Właśnie, tutaj jeszcze mamy takich, co mi dają 2. Więc jeżeli coś jest na 2, no to w takim razie tak zróbmy. I może, jako że to jeszcze jest początek wojny, to nie jest aż tak źle. To ja po prostu jeszcze tutaj dorobię i będziemy po prostu próbowali tutaj jak najwięcej sobie przygotować, bo jeszcze mamy braki wielkie, jeżeli chodzi o produkcję, więc jest naprawdę potrzebny nam tutaj jeszcze czas. Wy to już nie wysyłacie, więc się was nie pytam. Z Niemiec jeszcze sobie weźmiemy. No Rosja to jest kompletnie pada, ale za to Francja z drugiej strony wchodzi. Wiecie co, jeszcze nie zrobię takiej przerwy na to, Ale tutaj jak to się skończy, to będziemy się chyba szykować na wojnę. Bo, że tak powiem, wydaje mi się, że oni aż tak nie są dobrze wyposażeni. Lepsza arta. Produkcja tutaj też niech pójdzie. No, komuniści są na w sumie dobrej pozycji. Ilyria jest sama, czy... Nie, to jest pełna... O, Piotr II. Jak tutaj wygląda? Królestwo wygrywa. On chyba jest w komie, że ma w piątce jest. Tutaj mają dwie takie... coś. Okej. No my jesteśmy w sumie na dobrej pozycji, bo mamy... Jezusa po swojej stronie. A tak naprawdę to no, mamy w sumie bardzo dużo, jeżeli chodzi o bonusy. Jak to wygląda z Rosją? Bo Rosja jest rozrywana, ale tak samo są Niemcy rozrywane. W takim razie idziemy na wojnę. Więc na tym zakończę. W następnym odcinku zaatakujemy. Więc był z wami Trehol w Hearts of Iron 4 na modyfikacji Kaiserredux jako Wielka Polska, Wielka Lechia z Jezuchem Lechijskim. No to cześć!